Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem wam pokazać moją kolekcję noży składanych. Tak jest. Ten już jest chyba na wylocie, ale póki co jest jeszcze mój. Więc się też tutaj pojawi w tym filmie, a to jest Cold Steel Fin Wolf. On się akurat już tam nie mieści do środka, nie wchodzi. Ale tutaj mamy skrzynkę na broń krótką. I w tej skrzynce znajduje się moja kolekcja noży składanych na czas koniec roku 2017. Nie zapominajmy również o tym nożu, chociaż jest to chyba multitool bardziej, ale scyzoryk Victorinox Pionier pojawia się u mnie w każdym, no w każdej właściwie, w każdym filmie o kolekcji moich noży, więc cały czas go mam i chyba to jest jedyna rzecz, która cały czas u mnie jeszcze jest. No ale tutaj tak sobie je ułożyłem, byle jak. Zacznijmy więc po prostu może z tej strony. To jest oczywiście Spyderco Techno, tak jest. To jest drugie Techno, kupiłem sobie kolejne. Kiedyś miałem Techno, sprzedałem, żałowałem, więc kupiłem kolejne. Tutaj Victorinox Classic, nic ciekawego. Chyba nie muszę o tym tam opowiadać zbyt dużo. Zobaczcie, Zero Tolerance 550 w wersji BW, czyli Black Wash. Inderer Design. Brutus. Przywaliłem statyw. Ale co to za śmieszny klips? No właśnie, to jest właśnie klips od tego noża 450. Zaraz wam pokażę, jak wygląda z klipsem z tego noża. Ten chyba jedzie jednak na gwarancję, więc się złamałem i wyślę go do Stanów niedługo. Tutaj mamy przerobioną Paramilitary 2. Tak wygląda. Czyli mamy okładki z Mikarty, zrobione gdzieś tam w Niemczech. Nie chcę nam ostrości złapać. No jest. Śruby, głownia i elementy stalowe przerobione przez Juranda. I ruski Backspacer od Aramisa. Paramilitary 2, bardzo dobry nóż. Też drugi, tak? Kiedyś miałem inny, teraz mam ten, no i fajnie. Benchmade 940 Osborne, w tym przypadku wersja kreska 1, czyli wersja carbon fiber, a raczej włókno węglowe, chyba że szklane ktoś woli. Stal S90V, to jest mój trzeci odbór, trzecia 940, tak jest, miałem już dwie wcześniej, więc chyba musi być u mnie. Benchmade 535 Bugout, stali S30V, first production run. Też chyba wylatuje już ode mnie, ale póki jest, to pokazuje, że mam go w kolekcji. O, niech takie ustawienie zostanie. Przejdziemy tu, czyli Cold Steel Code 4 w wersji Tanto do połowy, oczywiście ząbkowany, i Stal Aus 8, czyli wersja ta pierwsza. Chyba u mnie zostanie, podoba mi się ten nóż, nawet w tej stali. I tak go dużo nie używam, jest po prostu, bo jest fajny. No i ostatnie zetki, to jest ten mój nabytek, niezbyt taki, nie, no niezbyt dawno temu to się stało, czyli 450 Sienkiewicz Design, bardzo fajny nóż S35VN, klips sobie założyłem z tamtego noża, więc mam deep carry, zamówiłem sobie tutaj te filarki niebieskie. Co oznacza mniej więcej tyle, że nóż już u mnie na pewno zostanie i będzie w mojej kolekcji nożem permanentnym. Teraz ostatnie dwa noże. Są to noże typu tylko firmy Zero Tolerance. Tutaj mam Zero Tolerance 0562 w wersji CF. I w stali 204, tak. CTS 204P. Bardzo dobra stal, bardzo dobry nóż, bardzo duży, bardzo mocny nóż. Podoba mi się. No i mój najdroższy, no taki mój najnajszy nóż. Też to jest projekt Hinderera. I to jest, proszę Państwa, Zero Tolerance 0392 Purple Black WC. Stali M390. Jak widać, niski numer seryjny. Nóż, który jest naprawdę wow, nożem wow. Bardzo go lubię. To sobie sam zrobiłem specjalnie obrączką.
Bardzo fajnie tutaj takie powstają rzeczy, więc pomału się pojawiają na nim już ślady użytkowania. No i fajnie, bo właśnie o to chodzi, a noże są do użytkowania i one jakieś tam blizny z użytkowania powinny posiadać po prostu. Noże nie są do tego, żeby leżeć w pudełkach. No i co? Czemu tutaj nie ma żadnych noży z głownią stałą? No wiadomo, jak to u każdego. Gdzieś tam jakąś morę bym znalazł, może nawet dwie czy trzy gdzieś tam leżą, ale nie chce mi się ich szukać. Tak to już jest. W samochodzie mam jeszcze jakiś tam duży nóż. Mam jeszcze te kilka noży, które sam zrobiłem, ale też nie ma sensu ich pokazywać. Gdzieś tam w opisie pojawią się linki do moich wcześniejszych filmów o kolekcji noży. Także myślę, że tam sobie zobaczycie. Jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście, to tam może sobie zobaczyć, jakie noże kiedyś jeszcze miałem. Także te, które zrobiłem sam, no to oczywiście mam je jeszcze, no bo ich nie sprzedaję, bo kto by w ogóle chciał to kupić, sorry, nie? No, a pozostałe to już sobie poszły. Dużo noży sobie poszło, dużo noży przyszło. Jak to u mnie? U mnie jest cały czas rotacja, żeby nie było nudy. Które noże na pewno zostaną i które noże, jeżeli bym miał mieć tylko jeden nóż, to nie byłoby źle, gdybym miał tylko ten jeden nóż. To na pewno nie tamte. Na pewno byłby to ten nóż, czyli paramilitarka. Na pewno byłby to ten nóż. Też bym się nie pogniewał, gdybym miał tylko ten jeden nóż i ten nóż. Chociaż oczywiście ten też. Nie pogniewałbym się, gdybym miał tylko ten jeden nóż. Natomiast resztę to wymagałyby jakiegoś wsparcia. Ten jest na niektóre rzeczy za mały. Tak samo jak ten, prawda? Ten też moim zdaniem jest fajny, ale jako nóż, jako jedyny nóż, jedyny, to troszeczkę ma za mało zapasu mocy. No i to wszystko. Szybko poszło, 7 minut, fajnie. Możecie sobie popatrzeć, oczywiście tam pooceniać. Nie spodziewam się jakichś super fajnych tam komentarzy, ale na pewno chcieliście to zobaczyć, bo były takie prośby, więc pokazałem wam to. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!